tornado. Siły natury nieustannie atakują człowieka. Taka niestety jest brutalna prawda. Mamy ostrzeżenie przed tornadami 9 kwietnia 2015 roku. Wichura zaczyna formować się w godzinach wieczornych w małym miasteczku Franklin Grove w stanie Illinois i szybko powiększa się z minuty na minutę aż do osiągnięcia niespotykanego dotąd rozmiaru. Rozmiaru tornada giganta. Kilka kilometrów dalej w mieście Fairdale 67-letnia Geraldine zauważa to tornado, które tworzy się w oddali. Zaczyna się martwić, dzwoni do swojego męża, a przy okazji barykaduje się w kuchni, gdzie jak oboje ustalili, będą czekać i obserwować ewentualne tornada. Ponieważ dla pary tornada nie były niczym nowym, Clem szybko był w stanie stwierdzić, że burza prawdopodobnie ominie je na wschodzie, ale na wszelki wypadek poszedł na górę, aby złapać kilka lampionów w przypadku prawdopodobnej przerwy w dostawie prądu. Widok tornada za oknem sypialni, które znacznie zbliżyło się, go zszokował. Prędkość wiatru wynosiła ponad 300 km na godzinę i została sklasyfikowana jako największa trąba powietrzna, jaką kiedykolwiek ktokolwiek z nich widział. I teraz clue sprawy. Mężczyzna zaczął nagrywać przez okno, będąc pewien, że burza, która jest na nagraniu, zmierza na wschód. Niestety się mylił i w rzeczywistości potężna wichura zmierzała wprost na niego. Zanim wraz z żoną zorientuje się, że było już za późno, nie ma czasu na ucieczkę i nie było szansy na ukrycie się. Wszystko, co mogli zrobić, to stać bezradnie i patrzeć. To było bezpośrednie uderzenie tornada, które przedzierało się przez dom i zanim rodzina zdąży nawet wypowiedzieć jedno słowo, będzie po ptakach. Dom, który kiedyś stał tam przez ponad 100 lat, zamienia się w proch i gruz. To trzeba powiedzieć. Wszystko wraz z całym dobytkiem życia ucieka. Clem jest załamany. To była burza, która zniszczyła wiele domów i dla wyjaśnienia dalszego przebiegu sprawy mamy sąsiadów pary, o której mówię. Jedna to Jacqueline Close, która mieszkała w domu obok. Robiła filmy również, tak jak Clem, z miejsca katastrofy, a druga to Geraldine, która przeszukiwała okolice w poszukiwaniu czegokolwiek, co można by uratować. Natknęła się na telefon Clema, który cudem wciąż działał. Powstały na nim film, który teraz widzicie, pokazuje punkt widzenia mężczyzny uderzanego czołowo przez tornado. Ten klip przetrwał w telefonie jako jedyny. Sprawia to, że jest jednym z najbardziej szokujących, jakie kiedykolwiek widziałem, a także jeden z chyba najmroczniejszych filmów na YouTubie, o których dzisiaj wam opowiem. Puk, puk, kto tam? W ciągu ostatnich kilku lat świat doświadczył boomu w wykorzystywaniu kamer dzwonkowych, głównie w USA z powodu takich video. No one niektóre są niezbyt śmieszne. Mamy zaawansowany technicznie sposób, aby dowiedzieć się, kto jest u drzwi. Z jednej strony mega, bo można od razu wiedzieć, czy to jest swój, czy nie. Ale kiedy to nie jest swój, to czasem zaistniała sytuacja może mrozić krew w żyłach. Chwytanie i demaskowanie przestępców na gorącym uczynku, od najdrobniejszych złodziei aż po usiłowanie kropnięcia i porywaczy ze względu na ich talent do przechwytywania wideo, to właśnie zastosowania tych niepokojących gadżetów praktycznie wyrzeźbiły swój własny gatunek na YouTubie. Ale chodzi o to, że wielu, w tym ja, w ogóle o nich w sumie nie wiedziało, ale ostatnio zaczął krążyć bardzo popularny film pokazujący wydarzenia, które miały miejsce w domu w Las Vegas wieczorem 21 lipca 2021 roku i okazało się, że jest to jedno z najbardziej mrożących krew w żyłach filmów, jakie kiedykolwiek można było zobaczyć. Stało się to około godziny 20, gdzie jest młoda dama, która sobie coś tam robiła w swojej kuchni, czekając aż jej mąż wróci do domu z pracy. To był kolejny dzień, 20 stopni na dworze, młoda kobieta postanowiła otworzyć okno, aby wieczorna bryza mogła wpaść i się nią delektować. Ta nieszkodliwa decyzja doprowadziła jednak do przerażającej serii wydarzeń. Poza domem Amandy włóczył się ktoś po podmiejskich ulicach bez celu. Chodził, chodził, chodził i zatrzymywał się
przed domem. W tym przypadku, słysząc dźwięki z otwartego okna, podszedł do domu kobiety i zobaczył wyraźnie. Jest baba. Przypadkowa obserwacja, która doprowadziła do zbliżania się mężczyzny do domu. Postanowił on wejść w przedsionek i zapukać. I zostać nagranym na kamerze. Zobaczcie fragmenty tego nagrania. I just rang your doorbell, because I have a couple questions for you. Mężczyzna stoi, dzwoni i puka do drzwi. Powtarza w kółko te same zdania, stwierdzając, że chce tylko zadać kilka pytań kobiecie w środku. Nigdy nie spotkałam tego mężczyzny, tak pomyślała sobie Amanda. Nie odpowiadała absolutnie nic, co mężczyzna mówił, co chciał powiedzieć, milczała. Zaglądał nawet przez te drzwi. Wiedział, że ktoś tam jest, więc zdania, które mówił, nie były puszczone w eter. Kobieta w środku nie otworzyła tych drzwi do końca. Nie chciała prowadzić mężczyzny, by wykonał kolejny krok. Mężczyzna zaczyna próbować otwierać drzwi, ale na szczęście są one zamknięte, przez co dziwny chłop zaczyna odchodzić, przeklinając przy okazji pod nosem. Nagranie jest niesamowicie odpychające i chociaż mężczyzna wydaje się pozostawać normalny, było coś bardzo agresywnego i nieobliczalnego w jego sposobie chyba bycia, tak to najlepiej stwierdzić. Zastanawiam się, jakie były jego prawdziwe intencje, kiedy zbliżał się do domu. Mężczyzna jednak zaczyna odchodzić. Wtedy mąż kobiety, nadal będąc w pracy, zdalnie używa tego wideodzwonka do drzwi. Pyta chłopa, co robi i tak dalej, i sytuacja się rozwija. Zresztą zobaczcie to na nagraniu. Can you hear me? What I'm looking for is for the girl that's in the house to come out here, because I'm gonna... Nie pozostawało więc jednak tajemnicą, co zaplanował na ten wieczór. Mówił wprost, nawet nie starając się tego zatuszować. Przypuśćmy, że kobieta otwiera drzwi, albo magicznie one otwierają się same. Na szczęście żadnej z tych sytuacji nie było. Żadna z tych sytuacji nie rozegrała się i zamiast tego mężczyzna odszedł, całując klamkę i powtarzał w kółko te same frazy. Gapił się na dom przez kilka chwil, zanim w końcu zniknął, a policja została wezwana na ten obszar chwilę później, ale nigdzie nie można było go znaleźć. Tak szybko jak wszedł w życie tej pary, teraz odszedł, pozostawiając ich z rzeczywistością, że w każdym momencie może wrócić. Kobieta opublikowała klip online, który szybko stał się wiralowy, co szczerze mówiąc mogło skończyć się uratowaniem komuś życia. Ktoś rozpoznał nawet tego samego mężczyznę idącego w innej dzielnicy mieszkalnej, niezbyt daleko od domu ofiary, w którym to właśnie, no, działo się to feralne zajście. A po wezwaniu policji mężczyzna został szybko aresztowany, zanim mógł odegrać swoją niepokojącą fantazję raz jeszcze. Gdy został skonfrontowany i zapytano go o jego imię, mężczyzna po prostu powiedział, że jest Duchem Świętym i nie powiedział nic więcej, mimo że jego prawdziwe nazwisko okazało się być znane. Był to Christopher David, mężczyzna, który został oskarżony o kradzieże, napaści i zastraszania. Najbardziej zaskakujące było jednak to, że w rzeczywistości nie zawsze tak wyglądał. Jeszcze kilka lat temu wyglądał zupełnie normalnie, a według jego LinkedIna miał dość imponującą historię pracy i to, co wydawało się być dobrym życiem po prostu. Z jakiegoś powodu zarósł i robił to, co robił. W tej sytuacji sprawy potoczyły się w złym kierunku. Christopher był oceniany, aby sprawdzić, czy jest psychicznie zdolny, by stanąć przed sądem, ponieważ wielu uważa, że prawdopodobnie cierpiał na jakiś stan psychiczny. Stąd powtarzające się frazy w dziwnym zachowaniu, do tego gwałtowne zmiany wyglądu. Może to również wskazywać na intensywne zażycie środków pewnych białych, ale niezależnie od tego, co stało za jego zachowaniem tego dnia, sytuacja i kolejne wideo pokazują, że nie warto otwierać obcym. Incydent z Tabebe Makonnenem. YouTube to witryna, która przyciąga ludzi z różnych środowisk, z których każdy ma własną, unikalną motywację do tego, by tworzyć wideo. Jedni dla pieniędzy, drudzy dla sławy, podczas gdy inni są w niej z miłości, czystej miłości do tworzenia treści. Są też tacy, którzy mają historię do przekazania, jak ten 27-latek, Tabebe Makonnen. Będzie to jego główna motywacja, przekazanie swojej historii do opublikowania swojego pierwszego i jedynego wideo na YouTubie 17 marca 2018 roku. Tabebe zmagał się przez całe życie z chorobą psychiczną. Cierpiał zarówno na schizofrenię, jak i chorobę efektywną dwubiegunową.
choroba psychicznie doprowadziła go do wydarzenia w 2013, w którym nieprowokowany odszedł ze swojego domu na zewnątrz, zaczął iść dalej, szedł nawet 5 km w niebezpieczną dzielnicę miasta. Ten incydent, jak się później okazało, będzie the game changerem jego życia. Doprowadzi do jego hospitalizacji, a po powrocie do domu rozpoczyna długi okres otrzymywania ciężkich leków, które miały pomóc w schizofrenii i chorobie afektywnej dwubiegunowej. W ciągu następnych 4 lat dziecko również znalazło się w szpitalu i poza nim. Przepisywano mu różne silne leki i teraz te leki pochłonęły praktycznie jego całe życie, ponieważ czuł, że nie kontroluje już swoich działań i dzielił się tą historią właśnie na YouTubie. Bardzo ciekawe wideo z perspektywy osoby, która miała z takimi osobami do czynienia, ponieważ taka osoba z zaburzeniami, dwubiegunowością po prostu, no borderem, raz cię kocha, a drugim razem wyciąga na ciebie nóż i próbuje cię zaatakować. Więcej o tym w Storytime możecie posłuchać bardziej na moim kanale. Możemy teraz zacytować, zdubbinguję praktycznie to, co mówił chłop na swoim nagraniu. Rozmawiam z wami i umieszczam ten film, ponieważ chciałem uświadomić wam sytuację, z którą mam do czynienia. To jest piękne. Byłem hospitalizowany 25 czerwca 2013 roku. Poszedłem tam, aby dostać kroplówkę, a skończyło się na tym, że byłem zmuszony do brania leków. I było to czyste piekło. Dali mi Haldor i wpychali mi leki przeciwpsychotyczne do gardła. To była absolutna tortura. To było piekło. I w 10-minutowym nagraniu Tobenbe wyjaśnia, że nie zgadzał się na leczenie i wyjaśnił, w jaki sposób był zmuszony brać lek. Czuł się jak zombie, nawet mówiąc, że zrobiło się tak źle, że miał myśli po prostu samokropnięciowe, ale od czasu do czasu również pojawiały się ślady jego choroby. Na przykład wyjaśnia, jak pośrednio po wielokrotnym wypuszczeniu ze szpitala wędrował dalej z domu, nawet próbując być przez jakiś czas bezdomnym, przyznając, że nie wiedział, dlaczego to robił, jaki był w tym problem, ani cel, ani dlaczego zawsze prowadziło go później to do powrotu i tak nomen omen do szpitala. A my cytujemy dalej. Wysiadłem i myślę, że miałem kolejny odcinek lub zjazd, jak lubisz mówić, gdzie powiedziałem, że chcę być to wszystko, powiedziałem, że chcę być bezdomny, a ja byliśmy bezdomni. Następnym razem, nie wiem, przyszli policjanci i aresztowali mnie i zabrali mnie z powrotem do szpitala, a potem ja ostatniej nocy i znowu staram się być bezdomny i trafiłem do szpitala, a jednak sytuacja bardziej się eskalowała, ponieważ dzisiaj od zniechęcenia wyjaśniają, jakie mają wybuchy przemocy, nawet uciekając do bicia wielu ludzi, uciekałem się do tego, którzy próbowali mi podawać te leki, a także próbowałem się zagłodzić, bo wiecie, nie chciałem tych leków. Więc zacząłem być agresywny i zacząłem bić ludzi, zacząłem atakować ludzi w szpitalu i musieli mnie nawet związać, zaczęli mnie bić, ale no, chciałem zaprotestować, zamierzałem się nawet zagłodzić, miałem nadzieję, że zatrzyma to niedorzeczne leczenie mocą za nie, no nie, myślałem, nie było żadnej choroby psychicznej moim zdaniem, ani żadnych objawów w tej sprawie, to co się ze mną działo, to była niesprawiedliwość. Myślę, że po prostu próbuję wam pokazać niesprawiedliwość, która trwa, to naprawdę przygnębiająca sytuacja, ponieważ z jednej strony jestem zmuszany do zażywania leków, które zasadniczo sprawiają, że czuję się martwy w środku, podczas gdy z drugiej strony wydaje się to bardzo oczywiste, że leczenie jest konieczne, aby nie tylko utrzymać siebie, ale również innych wokół mnie i żebym ja sam mógł pokochać znowu samego siebie. I zaledwie kilka tygodni temu wideo zostało usunięte z YouTube'a, ale zostały mirrory w wielu witrynach, gdzie ludzie wyzywali lekarzy, że zasadniczo próbowali zmuszać faceta do tego, żeby on zaczął brać leki, nie zważając na nieznajomość prawdziwego zakresu jego historii medycznej, to jest bardzo ważne. Jednakże ci komentujący, no, potencjalnie stosowali bardzo niebezpieczne praktyki, no bo nie znali jego historii choroby i się wypowiadali, nie wiedzieli, nie znali sytuacji, ale to w sumie internet i samosądzenie o drugiej osobie to podstawa. Film był pierwszym i ostatnim na jego kanale. Zaledwie 2 miesiące po nagraniu tego, TBB w szpitalu wpadł do niego terapeuta. Wszedł do jego pokoju, aby z nim porozmawiać, kiedy nagle chwycił właśnie tą terapeutkę i odmówił puszczenia, wykonując w jej kierunku lubieżne gesty i ostatecznie przyszpilając ją do ziemi. Sytuacja doprowadziła do aresztowania TBB za napastowanie, no wiadomo jakie, ale wyrok więzienia nie został kiedykolwiek wydany. Doszło po prostu do ugody, której TBB zgodził się zostać w szpitalu, a co najważniejsze, zgodził się wrócić do swoich leków i przyjąć je zgodnie z zaleceniami, bo tak przerywał cykl, mówiąc, że czuje się lepiej, że już
nie słyszy tych głosów. Prawdopodobnie miał odstawić leki, zanim bezpośrednio doprowadził do gwałtownego wybuchu, a biorąc pod uwagę bliskość wydarzeń od filmu i wspierających go komentarzy, bo dostał naprawdę sporo wsparcia, nie jest trudno postępować zgodnie z poradami tej właśnie sekcji komentarzy, ja się bardzo tym sugeruję, lub przynajmniej być bardziej przekonanym co do swojego zdania. Tak, odstawiam leki. Sekcja komentarzy, chodzi mi o to, że po prostu nie zawsze działa. Czasami nie warto sugerować się tłumem, czasami trzeba robić coś, co podpowiadają nam bebechy i taka jest prawda. Latem 2019 roku ta bebe przebywał w Emba Hotel Sosisize z jego matką, która opiekowała się przez całą dobę właśnie nim. Został tam przeniesiony ze szpitala w ramach jego planu leczenia. Dlaczego? Bo jest ten hotel łatwy do monitorowania, także czyni go to wolnym od bycia zamkniętym w tej szpitalnej sali, w tej klitce, która najwyraźniej nie podobała się mu. Niby git, ale nie do końca, bo jego gwałtowne wybuchy nie skończyły się na tym. 20 sierpnia o godzinie 1:30 TBB miał wdać się w kłótnię z matką w ich pokoju hotelowym i nie jest jasne, co było przyczyną tej kłótni, ale sprawy szybko przebrały charakter fizyczny. Mężczyzna zaczął popychać matkę na balustradę tak mocno, że zrzucił ją właśnie z niej, a było to na ostatnim piętrze tego hotelu, na bodajże piątym. Kobieta nie przeżyła zdarzenia, ta bebe został aresztowany na miejscu zbrodni i przetrzymywany w holding center, gdzie pozostaje do dziś czekając na proces. Zawsze płacząc za mamą i prawdopodobnie spędzi resztę swojego życia albo za kratkami, albo w jakiejś instytucji jak Choroszcz. Wydarzenia, które miały miejsce tego pamiętnego dnia w hotelu, są do dziś nieco nieznane, ale znamy wydarzenia, które do tego doprowadziły. Lata bólu, gniewu, które dzisiaj nagromadziły się, przestanie brania leków, które niszczyły go, niby według niego, i słuchanie się sekcji komentarzy, słuchanie się osób, które praktycznie nigdy cię nie poznały. Jakby nie chodzi mi o to, że to jest złe czy niedobre, żeby oceniać, żeby komentować, żeby krytykować, jednak życia drugiemu człowiekowi nie zwrócimy, taka prawda. A czy odstawienie leków było dobre? Ja nie wiem. Nie mnie oceniać. Pogrzebana żywcem. Nasz następny film przenosi nas na Filipiny z połowy lipca 2014 roku. Historia zaczyna się tragicznie, gdy rodzina żegna się z 3-letnią córeczką, która kilka dni przed tym, jak młoda dziewczyna miała ciężką gorączkę, no po prostu ona kropnęła, okej? Przez tą niesamowicie ciężką gorączkę młode dziecko nie wytrzymało, okej? Trafiła do nowoczesnej placówki medycznej w godzinach porannych. Kropła. Nie mogę mówić słowa na Z. 12 lipca bez pulsu i bez bicia serca dziewczynka została ogłoszona kropniętą i zabrano ją do domu, aby przygotować się do pogrzebu, który odbędzie się następnego dnia. Członkowie rodziny Emily i bliscy zebrali się wokół niej, aby uczcić krótkie życie dziecka, które zasługuje na dużo więcej, i zaczęli patrzeć, jak zostaje umieszczona w dole w ziemi, który miał być jej ostatnim miejscem spoczynku. Ale zanim się to stało, jeden z sąsiadów wszedł do trumny, by ułożyć dziewczynkę, by poprawić jej ciało przed pochówkiem, i zobaczył coś dziwnego, mianowicie to, że głowa dziewczynki zaczęła się poruszać w totalnej panice. Sprawdził również puls tylko po to, by odkryć, że jej serce jest ruchome. Oddychała. Nagle jeden z członków rodziny zaczyna nagrywać. Uświadamiamy sobie, że dziecko rzeczywiście żyje. Co gdyby tamta osoba nie weszła do trumny poprawić ciała? Wtedy ta młoda dziewczynka prawdopodobnie zostałaby pogrzebana żywcem i nikt nigdy nie wiedziałby, że to się na pewno stało. Wielu z was widziało do tej pory prawdopodobnie samo oryginalne wideo. Zgromadziło ono ponad 1 000 000 wyświetleń, a film ze stacji telewizyjnej, która relacjonowała tę historię, ma na chwilę obecną około 25 milionów. Jest to jedna z najbardziej wiralowych opowieści grozy, które kiedykolwiek można zobaczyć na YouTubie. Mam na myśli jedną z najbardziej szalonych w sumie historii, jakie kiedykolwiek widziałem, zarówno na YouTubie, jak i w wiadomościach, ale problemem jest to, że ten wiralowy film nie opowiada całej smutnej, jak się później okazuje, historii. Ten konkretny szpital, który doprowadził do kropnięcia, popełnił błąd, ale ta historia, tak jak wcześniej wspomniałem, nie ma happy endu. No, obudziła się, miała puls i płytki oddech, ale nigdy nie zyskała świadomości. Dziewczynka pozostawała w stanie śpiączki. W rzeczywistości zaledwie kilka dni po tym wiralowym nagraniu, 15 lipca, została ponownie, tym razem już na amen, kropnięta. Wideo z tego zdarzenia stało się wiralem miesiąc po pogrzebie dziewczynki. 13 sierpnia 2014 roku, więc wtedy, kiedy tej dziewczynki już dawno nie było. Jest to coś, o czym nawet mogliście nie wiedzieć, ponieważ zostało to dobrze opisane w innych serwisach informacyjnych o tym dniu tej jej wcześniejszego odejścia, okej? Okay? Większość uważała, że cud się stało, gratulowali rodzinie, było super, hiper, mówili, że fajnie, że ta rodzina odzyskała wiarę i tak dalej, i tak dalej. No nie. Pytanie, które się nasuwa przez to, to czy takich ludzi jest więcej, czy możemy zmierzyć, ilu ludzi pochowaliśmy żywcem? Odpowiedź jest zapieczętowana w klaustrofobicznych 4 ścianach trumien. Bez.
nadziei na ucieczkę. By zostać YouTuberem. Rozwód jest często jednym z najbardziej traumatycznych doświadczeń, które może przejść małe dziecko. Dla młodego mężczyzny o imieniu Daniel Bradham było to również bardzo mocno traumatyczne. Jego dzieciństwo w sumie nie różniło się od zwykłego dzieciństwa, normalnego dzieciaka. Jego rodzice, Jackie i Adrian, rozstali się w dniu urodzenia młodszego brata Daniela, co doprowadziło do rozłamu w rodzinie. Młodzi chłopcy zostali przeniesieni z matką do nowego domu, co również doprowadziła Daniela do nieznanego miasta, jak i wiadomo, kiedy zmieniamy miasto, zmieniamy otoczenie, zmieniamy w ogóle szkołę, a na domiar wszystkiego matka, dodatkowo Daniela, znalazła sobie nowego partnera i to wszystko wprowadziło zamieszanie w życie właśnie Daniela i to, jak miał on odczuwać rzeczywistość. Wszystkie te okoliczności doprowadziły Daniela do pogarszającego się stanu psychicznego, gdzie zaczął izolować się w swoim pokoju, rozmawiając ledwo ze swoją rodziną. Matka Daniela, Jackie, doskonale zdawała sobie sprawę ze zmian, jakie w jego życiu zachodzą. Pomyślała o idealnym sposobie na wyrwanie chłopaka z tej depresji, więc zaoszczędziła trochę pieniędzy na boku, aż w końcu miała na tyle dużo tych oszczędności, by kupić Danielowi jego własny komputer iMac, o który prosił, błagał praktycznie przez 4 lata. Kiedy Daniel był żywo zainteresowany tą technologią, nawet miał swój własny kanał na YouTubie, właśnie poświęcony tematowi iPhone'ów, Mac'ów i tak dalej, ogólnie technologii. Ten nowy komputer oznaczał ulepszenie jakości nagrań chłopaka w przyszłości, dzięki czemu dostawał on w sumie nieograniczone możliwości rozwoju. Daniel szybko rozpoczął nowy kanał na YouTubie i wrzucił ten film, który w tym momencie możecie zobaczyć. Hello YouTube, this is Daniel AB1702 here. And it's finally happened. I now have an iMac, and I can now make bigger and better videos. Film wyraźnie jest niczym wyjątkowym, ponieważ no, jakość jest taka, jaką ja miałem na początku swojej przygody YouTube'owej, czyli no, nagranie jest po prostu jakość 720p i więcej nie można. Ale czego oczekiwać od dziecka w jego wieku, które dopiero zaczyna tą swoją przygodę, nie ma super sprzętu. Ten komputer wraz z nowym kanałem wydaje się być iskrą nadziei, której tak bardzo potrzebował Daniel, nowej pasji i nowego spojrzenia na życie. Ale po kilku uploadach na swojego YouTube'a dzieje się to, co dzieje się z 90% tej branży, czyli niespełnione marzenia, trzeba się zamykać. Brak sukcesu, brak przyrostów często powoduje to, że zostają tylko najlepsi i ci, którzy mają największe zaparcie, nie wiem. Ale wracając do historii. Daniel mniej więcej w czasie, gdy przesyłał ostatnie nagranie, przeżył ostateczną tragedię w kwietniowy poranek 25 w 2011 roku. Zadzwonił pod 997 i zgłosił, że usłyszał zamieszanie dochodzące z jego domu, które wkrótce zamieniło się w chaos. Dom nagle wybuchł płomieniami. Nigdzie nie można było znaleźć jednostek policji i straży pożarnej, jednak gdy one dojechały, szybko przybyły na miejsce zdarzenia, ale było już za późno. W domu znajdą się mocno spalone i zniekształcone ciało mamy. I co zaskakujące, śledczy zauważają, że to nie pożar ją kropnął, ale raczej została brutalnie kropnięta czymś, co wyglądało na młotek. Scena była szokująca i niesamowicie chaotyczna, ale na szczęście Daniel był tam i postanowił wszystko wyjaśnić. Według dziecka zamaskowany włamywacz wszedł do domu przed konfrontacją z matką. Konfrontacja, która doprowadziła do tego, że anonimowa osoba zaatakowała Jackie młotkiem, powodując, że upadła na podłogę i mówi się, że intruz wypuścił potem gaz i zostawił dom w ogniu, pozostawiając Daniela, aby chwycił swojego brata i psa i uciekł z pożaru, ratując to, co zostało z jego rodziny. Historia Daniela wyróżniała się z kilku powodów, ponieważ pokazywała, że Daniel był bohaterem i pokazywała, jak traumatyczny to poranek musiał być dla niego, ponieważ w ciągu jednego dnia stracił on dom, matkę, ale jego historia wyróżniała się również z jeszcze jednego powodu. Policjanci rozpoczęli śledztwo, przeszukiwali i szukali jakichkolwiek wskazówek pozostawionych przez tego rzekomego, zamaskowanego intruza, ale nic nie znaleźli, żadnych odcisków palców, żadnych śladów stóp, no nic, kompletnie żadnego śladu. Zaczęli więc przeszukiwać pokój Daniela, gdzie przez zwęglone szczątki cudem znaleźli jego komputer w idealnym stanie technicznym i przeszukano dysk tego urządzenia, gdzie natknięto się na coś bardzo dziwacznego. Był to PDF, był to w sumie może bardziej dog w Wordzie, w którym to było napisane, że Daniel 2 miesiące wcześniej pisał swoją historię o tym, że Daniel Batlam od 1997 roku do 2047 roku. Pisze tam, że zrobi to tak, jakby to było włamanie i kropnie swoją mamę, a potem spali jej dom rodzinny, jednak pomoże bratu i odda go w bezpieczne miejsce i namówi sąsiadów, aby skontaktowali się z policją. Potem nagra o tym wszystkim film i zostanie sławnym YouTuberem. Taki był plan.
Dalsze śledztwo ujawniło, że kilka dni przed kropnięciem Jackie Daniel próbował usunąć dokument, chociaż nie udało się go w pełni usunąć. A ustalenia pogłębiły się, ponieważ na twardym dysku znaleziono zrzuty ekranu w postaci klipów z serialu Coronation Street. Wygląda na to, że Daniel miał obsesję na punkcie jednej postaci, co miało okazać się dość interesujące, ponieważ postać Johna właśnie z tego Coronation Street była złoczyńcą i kropnęła inną postać młotkiem, takim samym, którego użył na swojej matce. Śledczy dokopali się, aż znaleźli w końcu gwóźdź do trumny, ponieważ ujawniono, że w dniach poprzedzających atak Daniela z mnóstwem informacji i brakiem dowodów na to, że kiedykolwiek miało ono miejsce, znaleziono plik. Plik nazywał się Jak uciec od kropnięcia. Historia Daniela kończy się tym, że przyznał się on do winy, że odebrał to, co mógł swojej mamie. 24 kwietnia Daniel spędzał noc w swoim pokoju, oglądał w pokoju jeden ze swoich ulubionych filmów. Potem młotkiem zbliżył się do swojej śpiącej matki, kropnął ją, pukał 7 razy. Ostatecznie spalił to wszystko i uciekł z bratem i psem. Tak naprawdę nie wiemy, dlaczego Daniel zdecydował się zaatakować swoją mamę. Wielu pisało o tym, że miał burzliwe dzieciństwo, ale gdy dowiemy się więcej informacji o jego wczesnych latach, okazuje się, że był niesamowicie niepokojący i ten pomysł był zasadny, że jego psycha po prostu się dała. Daniel był chory psychicznie. Powiedziano, że miał obsesję na punkcie makabrycznych filmów i gier, które wydawały się inspirować jego własne gwałtowne myśli. A najlepsze jest to, że w sumie inspirował się serią Piła. Po prostu inspirował się Johnem Kramerem. Widział te filmy w wieku 8 lat jako inspirację do pisania własnej historii, która zawsze kończyła się happy endem, ale najpierw kończyła się kropnięciem paru ludzi i szczegóły miały być niewiarygodnie intensywne tych historii. Daniel, gdy go o to zapytano, wyjawił, że słyszy również głosy. Sam później mówił, że chciał być bohaterem i pokazywać to wszystko na YouTubie. Być jak Jigsaw. Najsmutniejsze jest to, że Jackie kupiła maka dla syna. Oznaczało to, że tak właściwie go kochała. Robiła to w nadziei, to wszystko, że przyniesie to trochę tak bardzo potrzebnego szczęścia w tak trudnym okresie jego życia. Skąd mogła wiedzieć, że w rzeczywistości Daniel odwróci się od niej i użyje tego komputera przeciwko niej do planowania swojej kariery YouTubera.